Koncerty są coraz lepsze, dlatego że i rozgrzewa się publiczność, jak też wykonawcy. Ponieważ przed chwilą właśnie był taki rozgrzany nasz kolega Krzysztof Bukowski, przepraszam, zapraszamy pana Bukowskiego do wykonania właśnie takiej pięknej, bardzo mi się podoba ta piosenka, Bo z dziewczynami. Muzyka Stefan Rębowski, słowa Andrzej Bianusz. Z repertuaru Jerzego Połomskiego. Gratuluję panu Andrzejowi Bianuszowi tych pięknych słów, a koledze dalej życzę sukcesu. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, on nie wie.
Dziękujemy bardzo panu Krzysztofowi. A teraz, jako taki przedstak, można powiedzieć, utworu, który za chwilę usłyszymy, przedstawię państwu pewne powiedzonko. Powiedzonko, którego autorem jest pan Sławomir Mierzyjewski, pewien cukiernik. On uwielbia nie słodycze, tylko ciała pracowniczek. Teraz usłyszymy piosenkę pod tytułem Cukiereczek, którego muzykę napisał Tadeusz Woźniakowski, natomiast słowa są autorstwa pani Wandy Mroczkowskiej. Piosenkę Cukiereczek wykona dla nas pan Janusz Jastrzębski. Zapraszamy pana Janusza. Pan Jastrzębski, ponieważ ma uprawnienia sternika morskiego i często wyjeżdża właśnie jachtem z pewnym gronem przyjaciół właśnie na Morze Śródziemne, na Morze Północne. Jeśli państwa takie trasy interesują, można porozmawiać z panem Jastrzębskim. Ale dlaczego mówię o tym utworze? Dlatego, że ten utwór Tango Maryśka napisał pan Andrzej Seroczyński, a słowa Zbigniew Kaszkur. Pan Andrzej Seroczyński jest, można powiedzieć, zaprzyjaźniony z naszym zespołem i łącznie z panią Olgą Romaszką-Niewiarowską często pracują w jury na różnych konkursach. Proszę państwa, zapraszam pana Jana Mitoraja do wykonania tego uroczego Tanga Maryśka.
gdyby pani Olga zechciała wieczorek taneczny dla nas zrobić. Może pomyślimy o tym, jeśli państwo wyrazicie na to zgodę. No i śpiewy, i tańce. Mam nadzieję, że dojdziemy do tego. Tylko muszę wcześniej z panem dyrektorem porozmawiać na ten temat, uzgodnić datę. Chodzi o to, że dwie nasze panie z naszego zespołu obchodzą 50-lecie swojej pracy twórczej. Więc akurat jest okazja, żeby coś takiego wymyśleć, żeby i państwo byli zadowoleni, i my również. My zresztą jesteśmy zawsze zadowoleni, jak przed państwem występujemy. Szanowni państwo, a teraz finał naszego koncertu. Mianowicie zespół zaśpiewa taką arię Boniego, przyjaciela księcia Edwina z operetki Księżniczka Czardasza, Emeryka Kalmana. Ponieważ ta aria jest taka interesująca, jeśli chodzi o słowa, postanowiliśmy wystąpić z całym zespołem, tą arię zaśpiewać. Tytuł tej arii: Ach, bez kobietek całkiem marny świat. Zapraszam zespół na estradę.
okiem barwy świat. Bez końca nie zakwitnie żaden kwiat. Lecz zanim przysięgam, ja chcę się bawić z wami. Nie znamy się, póki czas. Thank you.